Dzień dobry, w moim studiu Katarzyna Dubielak, wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. I Stanisław Szkopek, wiceprzewodniczący Płockich Struktur Solidarności. Dzień dobry. A spotykamy się, jak widać tutaj na plakatach, przy okazji organizacji 22. już edycji biegu Solidarności imienia Krzysztofa Zywera w Płocku. Kiedy dokładnie to wydarzenie się odbędzie i co zaplanowano? Najbliższa 22. edycja Biegu Solidarności imienia Krzysztofa Zywera odbędzie się w tym roku na Stadionie Miejskim w Płocku 7 września. Będzie ta edycja tegoroczna dedykowana głównie dzieciom i młodzieży i w całości zostanie rozegrana w formacie stadionowym. 7 września zapraszamy więc na Stadion Miejski. Od godziny 9 będzie otwarte już biuro zawodów, a o godzinie 10 odbędzie się pierwszy bieg, bieg przedszkolaka. Zaczynamy biegiem przedszkolaka. W tym biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i słodką nagrodę. Nie będzie tutaj prowadzona klasyfikacja, natomiast w pozostałych biegach na 200, na 400 i na 800 metrów będzie już prowadzona klasyfikacja z podziałem na oddzielnie dziewczęta i oddzielnie chłopców od 1 do 3 miejsca. Czy 4 biegi łącznie się odbędą? Tak. Tylko że w pierwszym biegu przedszkolaka dziewczynki i chłopcy biegną razem, a w pozostałych jest oddzielnie klasyfikacja dla dziewcząt i dla chłopców. Tak, oddzielna klasyfikacja będzie w pozostałych trzech. Czy te dystanse wiążą się też z wiekiem uczestników? Tak. 200 metrów to jest bieg dedykowany dzieciom w wieku 7-9 lat. Potem jest 400 metrów dla dzieci w wieku 10-12 lat i ostatni 800 metrów dla dzieci w wieku 13-14 lat. Także są to dystanse olimpijskie. Serdecznie zapraszamy, będą atrakcyjne nagrody. Miło będzie można spędzić wtedy ten czas z Solidarnością. Dla najmłodszych dzieci będą również dmuchańce, będą atrakcje malowanie buziek, także po zakończonych już zawodach do godziny 13 będzie można bardzo miło spędzić czas, także zapraszamy wszystkich. Wspomniałaś o nagrodach. Jakie to dokładnie są nagrody, bo to pewnie też przyciągnie nam uczestników. Nagrody są rzeczowe, bądź są to vouchery do sklepu sportowego. Za pierwsze miejsce o wartości 200 zł, za drugie miejsce 150 zł, a za trzecie miejsce o wartości 100 zł. Więc warto. No niewątpliwie warto, ja myślę, że uczniowie płockich szkół zgłoszą się, a to właśnie, czy to jest ograniczenie dla płockich szkół, czy z okolicznych też? Nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o szkoły, czy tylko z samego Płocka, jako z miasta, oczywiście też biorą udział też spoza Płocka, więc z regionu całego płockiego. Wiem, że też telefony już się rozdzwaniają, pytają tak o bieg. Ponieważ tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest to 22. edycja, więc już no, wpisujemy się w historię biegów miasta Płocka. Tak? Już te parę ładnych lat biegamy wspólnie. Natomiast tutaj zapraszamy absolutnie wszystkich. Jest to skierowane do nie tylko do mieszkańców miasta Płocka, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, regionu płockiego. Aczkolwiek no, mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o te kategorie wiekowe. Tak? Tutaj. A jeśli chodzi o limit uczestników, no też macie ograniczenia? Udział we wszystkich biegach jest oczywiście bezpłatny, ale obowiązuje limit po 40 osób na każdy dystans, tak? Czyli w każdym dystansie do 40 osób. Zapraszamy z rodzicami koniecznie, dlatego że dzieci same nie mogą się zgłosić. Rodzice muszą podpisać oświadczenie, więc drodzy rodzice, prosimy, weźcie swoje pociechy i miło spędźcie z nami czas. Być może macie w domu przyszłą Natalię Kaczmarek, tak? Oby. Pani redaktor, też ważne jest podkreślenie fakt, że po pierwsze, organizatorem całego wydarzenia, całego biegu od 22 lat jest Region Płocki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, jak i pan prezydent miasta Płocka, pan Andrzej Nowakowski. Sponsorem strategicznym wydarzenia, bo to dzisiaj bez pieniędzy się nie uda. Tak, bez pieniążków ciężko coś zorganizować. Aczkolwiek nie mówię, że nie jest to możliwe. Sponsorem strategicznym jest PZU SA. Dziękujemy bardzo.
Partnerem naszym jest i współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, spółka z o.o. w Płocku, też tutaj dziękujemy panu prezesowi. A darczyńcą, jak zawsze, jest Fundacja Grupy PERN. Dziękujemy bardzo. To na koniec przypomnijmy jeszcze, dlaczego ten bieg nazywa się imienia Krzysztofa Zywera. Tak, to jest bardzo ważna informacja, żeby uczestnicy wiedzieli. Świętej pamięci Krzysztof Zywer był wieloletnim, jednym z pierwszych przewodniczących Zarządu Regionu Płockiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Był bardzo zaangażowany w Solidarność w szczególnym okresie dla naszego kraju, w okresie transformacji. I tutaj był pomysł, na początku był ten bieg skierowany do dzieci i młodzieży, tak jak Kasia na początku mówiła, przepraszam, z okazji Dnia Dziecka. Potem po śmierci Krzysia Zywera członkowie zarządu postanowili uchwałą, żeby ten bieg nazwać jego imieniem. Stąd imienia Krzysztofa Zywera. Zapraszamy więc wszystkich 7 września na Stadion Miejski. Imienia Bernarda Szymańskiego. Pamiętajmy o to, bo Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego o to zabiegała, żeby Stadion Miejski nazwać imienia Bernarda Szymańskiego. I dzięki zgodzie pana prezydenta, Radzie Miasta, Stadion Miejski jest jego imieniem. Pamiętajmy o naszych przodkach, to oczywiście jest ważne. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. W moim studiu gościli Katarzyna Dubielak i Stanisław Szkopek. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.